Prawdziwa miłość jest ofiarna. Nowenna do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki z okazji 40-lecia jego męczeńskiej śmierci. Dzień 9. Męczeństwo. Z pism błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Chcemy podkreślić, że wszystko ma swój sens w krzyżu. Wszystko to, co jest bólem, cierpieniem, udręką fizyczną czy duchową, to wszystko, co my potocznie nazywamy krzyżem naszego życia, krzyżem naszego narodu, nabiera najwyższej wartości przez połączenie z krzyżem Chrystusa. Nie ma Kościoła bez krzyża, nie ma ofiary, uświęcenia i służby bez krzyża, nie ma trwania i zwycięstwa bez krzyża. Każdy, kto w słusznej sprawie zwycięża, zwycięża przez krzyż i w krzyżu. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, dobrze wiedziałeś, że grozi ci wielkie niebezpieczeństwo. Mówiłeś jednak, jestem gotowy na wszystko. Nie przerwałeś swojej posługi ludziom, którzy ci ufali. Nie porzuciłeś ich, choć mogłeś wyjechać za granicę i ocalić życie. Zostałeś w Polsce, zostałeś na swoim miejscu, zostałeś do końca wierny Bogu, Kościołowi i ludowi Bożemu. Stawiaj się za nami w chwilach próby, przy podejmowaniu życiowych decyzji, w chwilach kryzysu i pokusy. Daj nam wytrwać przy Bogu i w wiernym wypełnianiu obowiązków. Pomóż nam w ufnym przyjęciu woli Bożej. Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje imię i zawsze był blisko każdego człowieka, wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej. Uwielbiam Cię i dziękuję Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć go w poczet świętych, a mnie za jego wstawiennictwem udziel łaski, o którą z ufnością Ciebie proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, módl się za nami.